Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Felsbruna, odcinek 97. W dzisiejszym zrobimy sobie odcinku znowu nabytki. Nie, w poprzednim odcinku nie było nabytków. Dwa odcinki tam były nabytki, ale dobra. Zrobimy sobie nowe nabytki, aż trzy. No, jak będzie się ciężej, to i cztery. Dobra, pierwszy odpalę sobie wenda. Bo pada. Bo dobra, zaczniemy od ciągników. Bo chciałem pierw kupić siewniki dwa, ale... O, Magnum tu też jest. Ale nie, no, kupujemy Masaya. W kolorze... właśnie black. O, żeby był taki ciemny, ciemny. I tak, ustawienia kół, szerokie gumy oczywiście. Marka kół, no może być. Wolum standardowy. I wzór sobie walniemy czerwony. Żeby był. Oczywiście na maksa konfiguracja, 405 koni, będzie darło japę to. Ja tym zaraz będę jeździł, więc spokojnie. Dobra, kup. Ara obciążnik jeszcze sobie walniemy. Oczywiście też fendowski. No bo najlepiej te fendowskie pasują do Masei. Bo fendowski jest malowany, więc... A jest na kolor red, na czarnego nie ma. No dobra, może być. Jeszcze mamy 600 tysięcy, dobra. Idziemy kupić siewniki. Dobra, raz. Oczywiście multi-fluid. Oczywiście standardowa prędkość 25, kolor podstawowy. Fenda sobie zrobimy. Pierw fendowski siewnik kupimy. I teraz podmienimy na grey i na jet. Czy black? Nie, ma blacka. Blacka to musi być jet. Okej, okay, cool. 225 tysięcy. Jeszcze tyle nie zostało. Dobra, zaraz to ogarnę. Wiem, że jest zablokowany widzę. Ale stoi tam blaczek jest czarny. Zaraz go dosiądę. Nie kukurydzę, rzepak. Ogólnie trochę dużo w tym sezonie rzepaku, bo jest w sumie cztery największe pola i tylko małe pole... A, już się odblokowało, tam pewnie jakieś auto było. Jedno małe w sumie osa, więc może być ciężko z tym rzepakiem się zmieścić. Zwłaszcza, że ostatnio miałem chyba 700 ton. Czy to nie ten sezon? Nie ten sezon chyba. Ten poprzedni sezon to był. To ja w tym miałem tylko 90. Dobra, te sezony mi się pomyliły, ale nieważne. Ale tak czy siak będzie ciężko się pomieścić. Dobra, zaraz sobie szybko kurs wygeneruję na 12. Urocia 2 sobie zrobimy. I tutaj zrobimy sobie 14,9 należniki. Obrót, chociaż tam wszędzie jest chyba gładko porobione. Ale. A, tu chyba nie jest. Na rogu. Ale nie wiem. No i dobra, jedziemy siad zara. Tak naprawdę mam cztery siewniki teraz, więc zajebiście. Dobra, czekaj, bo mnie tu męczy jakiś baran. Po 20. Twoja, co? No. Jest. Ciebie. 50. Dobra. Nasypane, co zajebiście. Dobra, ogień! Trzeba jechać, bo jest, kurde, 21:47. A chcę to dzisiaj nagrać. Ogarnę save'a jeszcze i... Mam dużo do sprzedaży? Mam chyba tylko soję do sprzedaży, tak naprawdę, tak. A, i 200 owsa. Mam 200... O, 400 pszenicy mam. To nie wiem, może jakiegoś tam napsika się nagra. Ze sprzedaży. Nie wiem.
Albo sprzedam to i dokleję sobie do innego odcinka. A nie, nawet nie będę miał do roboty. Ja w kolejnym odcinku już chyba będę, jeśli nie zrobię zimy, to w kolejnym odcinku będzie znowu... Będę znowu zima. Czyli no na to wychodzi, że w kolejnym odcinku będę znowu zima, jak nie ogarnę z wiosny. Jak nie ogarnę odcinka z wiosny. Ale ja nie mam nic do roboty na wiosnę. To ciekawe, ciekawe. 8, dobra, i ogień, i jedziemy. Ja sobie to ogarnię. A, wsiadam do mojej perełki. O, pletek. Dobra. Oczywiście krów jest 11. Kur 18 jest, no bo pozdychały. I ja to chodzi o, żeby wysekły. Bo chcę, żeby one wydechły do końca. O, ale zajebisty zestaw. No i to mi chodziło, żeby on nie miał pedału. Obrót kamery od razu trzeba sobie wyłączyć. Mnie to denerwuje zawsze. Masa jest zajebisty. Ogień! A ja będę sobie tutaj 27-22 siał te pole. Jak to zasieje, to skończy odcinek. A ja jestem świadomy tego, że oni tego nie zasieją. W sensie John Deere może i zasieje, ale... Ale dwa fendy nie dadzą rady. A, bo nie pokazałem, że fend sieje tutaj Wario. Fend sieje tu, John Deere sieje tu, a i ten fend co... I fend sieje tu. A ja będę siał tu. Czyli wszystkie pola... Nara. No oprócz jednego, oprócz siedemki, nie? No myślę, że też, że będzie rzepaczek, ale to tam na końcu sobie skoczę. Ale to szybko tam na dwa siewniki chyba skoczę, albo na jeden zobaczę. A raz, dwa będzie ogarnięte. Zresztą Masek tam będzie siał, bo 21 skończę. A może John Deere będzie siał, zależy kto się szybciej uwinie. Czy ja Masekiem się szybciej uwinę, czy John Deere. Bo Fendt 900 na pewno nie uwinie się szybko. Bo on tam ma, bo on ma dosiania tak, tak. No, tak jak idzie 10 i 7 asfalt. Tak, tutaj, o, kurs playa, kurs, jak to się nazywa? Kursor, o, nie kurs play, tylko kursor. Kursor powinien być widać. No i dobra, jedziemy siać. Nie ma go. No David. Się. Dobrze. Pewnie tak. Dobra, nasypane i to jedziemy siać. A może sobie szybko otworzę? O, szyba otwarta. To ja nie lubiłem, ja zawsze lubiłem tak, przymkniętą myrką. Bo tak to trochę za mocno ona była otwarta. Ale tak jest przymkła, to jest lepsze. Dobra, tu sobie walniemy GPS-a od tego miejsca i... Chyba pierw poprzeczniaki sobie zrobię z tamtej strony. Dobra, rozłóż to narzędzie szybciej. No siem, ile może to narzędzie rozpocząć. Dobra, opuszczamy i grzejemy. 25 na godzinę to powinno pójść w miarę sprawnie. Dobra, ogień!
Dobra. Trzeba poprzeczniaki tutaj zrobić, bo będzie po prostu niewygodnie jest sobie siać tutaj, jak zrobię te poprzeczniaki. Z tej i z tamtej strony. Ej, ten berek tu też. Głupoty nagada. Drzewo! Ale przyhaczył. No taki żyd będzie został, ale dobra. Czuł z nim. Myślę, że GPS naciągnie. No pewno GPS go naciągnie. Ale on drzejapen, nie? To jest piękny ciągnik. Ja wiem, bo ja go miałem na Ravenporcie też innym zakręcałem, bo to jest ten sam masek. Co z Ravenporta. Tylko, że tam był chyba... czerwony? Chyba czerwony tam był. Ogólnie wziąłem Maseja czarnego, no bo czarne Maseje są zajebiste, nie? Tak mi się podobają. Mi się tak podobają te czarne Maseje, że to szok. Czarne Maseje są zajebiste po prostu. Czarne Maseje to są, kurde, życiem. Może tak powiedzieć. A gram sobie 19, no bo po prostu Facebooka ogarnia, tak. Ogólnie 2 dni temu nagrywałem poprzedni odcinek na sobą na czwartek? Na czwartek. Jak to było? To w środę chyba wieczorem nagrałem? Nie wiem, jak to tak to było. Nie wiem, ale grałem 5. A 5 był w czwartek. A nie, ja 5 save'a ogarniałem. To ja musiałem 9 grać. Bo ja 5, czyli w czwartek save'a ogarniałem. Tylko się nie do końca. Dobra, ale save'y z 22 już mam ogarnięte, więc na spokojnie. Nie ma problemu. No i dobra, grzejemy tym masejkiem. Tak mi się podoba to sianie. Czy sianie jak sianie, ale chodziło mi bardziej o tego maseja. No nie mogę się na niego napatrzyć, nie? Taki ładny jest, czorny. No, czyli za 3 dni ten film będzie, bo on we wtorek. Czy teraz powiedzmy we wtorki, a w środy jest kruk za płotem. I w piątki zwiększyłem ilość filmów. No to stwierdziłem, że zwiększę. Bo jakbym nie zwiększył, to... Powiem tak, ten film, co nagrywałem wczoraj, z Krukiem nagrywaliśmy kolejny, numer 9, to on by był już, kurczę, na ostatniego lutego praktycznie. Więc kolejny odcinek 10, który byśmy nagrali, też by był na początku marca, by był opublikowany teraz, więc... Stwierdziliśmy z Krukiem, że zwiększymy ilość filmów na dwa w tygodniu. I ja na to wpadłem bardziej niż Kruk. Więc nawet zajebił sobie pomysł. Przynajmniej trochę więcej Kruka będzie, bo my Kruka bardzo dużo nagrywamy. Bo chce nam się grać, a w sumie to Krukowi bardziej się chce grać. Znaczy, no mi też się chce grać, ale chodzi o to, że ja nie chcę aż tak dużo nagrywać, bo wtedy będzie lipa, no bo jak mi się będzie seria, chociaż siadła. Bo pierwszy film miał 180, drugi ma 85 już. Może się jeszcze rozkręci. Ale chodzi o to, że nie ma sensu nagrywać, bo jak ja powiem, że na przykład w dzisiejszym odcinku było to, to i to, a kurde, ten odcinek będzie tak naprawdę miesiąc później dopiero wrzucony, więc... To takie jest trochę słabe nagrywanie, ale... No ale chcemy dusić serię Kruka, no bo wiadomo, chcemy jak najbardziej się, jak najszybciej się rozwinąć. No wiadomo, jak się będzie rozwinięty, to wtedy już trochę wolniej będzie szło. No aż jak się jest rozwiniętym, to wolniej się idzie. W sensie jak jest rozwinięty save'o. Na początku to odcinki lecą raz. No bo tam dużo nie trzeba ogarniać i już można kolejne odcinki lecieć praktycznie. A na takim Felsbrunie, no to widzicie, no 40 minut odcinka to nie starcza na odcinka, żeby ogarnąć coś. Chociaż teraz jak mam siewy, no to zarąbicie to, że tego chciałem kupić. A i zaciągłem się ogólnie tego Maseja i na te 2 siewniki, bo mam 2 330 000 kredytów. Ja w sumie spłacę trochę go. Do 2200 sobie go spłacę. Tak, wiem, mówiłem, że będę spłacał kredyt, a ja co zrobiłem? Dobrałem go. No ale trudno. Ale chciałem mieć już bardzo mocno tego Maseja.
i te dwa silniki, żeby te się wyszło, szły i wtedy ja mam dużo szybciej do ogarniania save'a, tak? Bo puszczę sobie cztery silniki. No bo prawdopodobnie cztery będę puszczał. No bo ja nie będę siał, tylko na prawdopodobnie kurde ja będę siały. Będę się save ogarniał, więc... Więc tak naprawdę będzie. Ale chodzi o to, że puszczę sobie cztery silniki na każde, na cztery pola, więc cztery pola naraz mogę ogarnąć sobie jak siebie są tam. Ale odcinek z siebie zawsze jest, więc zostaje mi praktycznie tylko jedno pole do ogarnienia. Jeśli tak by było w takim stylu robione jak teraz. No właśnie, miałem tu tego Jumby Rage. Co on zarył? A, siewnik latarni przyzwonił. Tak sobie myślałem. Znaczy myślałem bardziej, że on w barierkę przyzwonił niż latarnię. No dobra, on sobie tutaj ogarnie. I tutaj już więcej latarni nie ma. Tu jest latarnia, ale on już jej nie haszy. No, bo tutaj dużo ogarniania jest na tym przedzwonie już. A będzie jeszcze więcej. Jak kupię sobie te raz, dwa, cztery pola. Pięć pól, sorry. Te pięć pól tutaj, jak się tą górę zniweluje, to... O kurde, trochę sobie posiedzę, zanim ja sobie tą górę zniweluję. Bo chcę teraz chyba na to pole uzbierać, tutaj w całości. Na to pole uzbierać. Pieniążki. Zrobić. I tam u góry to... To w sumie potem na górę się przeniosę, żeby zrobić te czwórkę, piątkę, trójkę, jedynkę, dwójkę, tak? Bo i potem szóstkę, szesnastkę i piętnastkę i trzydkę, trójkę to są małe, więc to tam na końcu będzie. Kto mnie tam oznacza? Symbiot. A, dobra. Artysta mnie oznacza. Dobra. Wezmę to, wezmę. Tak. O to chodzi. Masz już 405 koni, więcej nie potrzebuję. Dobrze. Okej. Zajebiste to. Wesele jest zajebiste, American Pie. Ty człowieku, ty zajebiste. To ja co do tego mam, to jest fajnie. To jest zabawne takie. Debil. Dobra, Jandir tam zaraz kończy, więc Jandir jednak szybciej skończy niż ja. Ale to było do przewidzenia, bo po prostu... Jandir był puszczony jak ja... Tak, on był puszczony jak zaczynałem odcinek. O, aż mi się kolory zmieniły. O, a ten supa przyzwonił, więc trzeba go na ten... naprostować troszkę. Trzeba tu koledze gdzie jest myszka? Tutaj. Lekko pomóc. Bo on tutaj miał chyba skręcić, tak. Że mówiąc, jakbym sobie tych linii pomocniczych nie włączył, to nie wejdę, żeby tam skręcić. No, 700 to jest zjechać, no dobra. On tak na pół siewnika to będzie jechał, no dobra, jedź. Tak ma kurs zrobiony, że tak nie. Ile mamy minut? 19, no to mamy jeszcze 10 minut odcinka, i to wtedy akurat to skończy się. Chyba. Ale powiem wam, że mocniejszych ciągników niż 500 koni chyba nie potrzebuje. Mógłby na takich wielkich kwadrakach skończyć tak naprawdę. Na tych kwadrakach i John Deere. A, tu Bergauta nie mam dużo cennego, no tak.
Ale ta mapa chyba się nie nadaje na siewniki takie 30-metrowe. Bo mógłbym sobie z tego Bergamota do dodatku ogarnąć ten 30-metrowy siewnik. Tylko pytanie, gdzie ja bym nie chciał? No jedynie 12 i na 30 by się tak naprawdę sprawdził ten siewnik. Nie może tutaj ewentualnie, a tutaj to będzie trochę kręcenie. Myślę, że 4-15 to jest lepszy pomysł. Bo mam tak jakby 60 metrów na raz szanę. I no, 60 metrów na raz za garyną, siewnikami. Ale raczej ten trendowi raz dwa pójdzie to siano. Ten już kółko, to dwa koła, to dwa okrążenia zrobił. Zajęło mu to 15 minut, to dwa kółka, no to... Bo 5 minut zanim kupiłem tego Masaya i siewniki i naspałem, no to 5 minut mogło zejść, nie? Więc powiedzmy, że 15 minut miało zanim on tam sieje, a już dwa paski zrobił, więc... Więc idziemy tu mega sprawnie. Ogólnie miałem podnoszony siewnikiem, okej. Okay. To poprzeczniaki mogę sobie na końcu zrobić, tak? Ale wiadomo, czy się takim dużym bykiem już, no to już na początku się robi poprzeczniaki. Też wiem. Ja wiem. Przecież w realu to i tak. No dobra, nieważne. Ale ja zawsze robię sobie farming poprzeczniaki na takie siewy. Kuszkę ja też zawsze puszczam na początek, żeby kółko robił. Poprzeczniaki, a potem na końcu w sumie można było to podmienić. Pytanie, co robi ten? Bo fent nie sieje, widzę. W sumie teraz tak się zapatrzyłem, że fent tam stoi gdzieś na 16. Bo tu jest trochę lekko źle ten kurs już zrobiony. Dobra, teraz muszę poczekać, aż przejadą wszyscy. No dobra. Dobra, tego narożnika nie będę dosiewał, tylko tutaj to zasieję. Czy sobie linię włączyć, bo ja się domyślam, gdzie ten kurs się, jak ten kurs idzie. O, wiedziałem, że to tak idzie, tak jak idą tory. I że właśnie w tym miejscu to się składa. To, 3 godziny, lecie boli. Ale płana ten deszcz bardzo mocno. No dobra, dużo mi to do siania nie zostało. A ile mam minut? 22, no to jeszcze posieję chwilę. Zresztą miałem 38 minut, to chociaż 30 zrobić trzeba. Więc no spokojnie. O, dobra, zarobiliście. Wyłączę siewnik, żeby osiągnąć trochę na orła. Cyk i ogień. Nie, no, ten masę jest piękny. Ale on jest piękny. No nie wiem, Messenger coś wybrało. Często się tak dzieje, że musi być jeszcze długo na tym dzień. Dobra. Ogień! Fajnie to idzie, fajnie, fajnie. Zaraz będzie koniec. Komu to wysłać? Dobra, to mi wysyła zdjęcia, to też nie wyśle, żeby nie było. Dobra, to mi wysyła się wysłać. Wiem, Mateuszowi się już. Temu. Dobra, jest mi to wszystko. Czorny Masaj.
Robotka i dzień. To sobie jeszcze posiedzę poza odcinkiem, żeby zanim do siebie, ale to jak godzina i będzie wysiana. Myślę, że więcej niż godzinę tutaj nie spędzę na tym serwerze. No już gram 40 minut. Temu jeszcze mogę wysłać. Jacht. Ale ten Arab coś kupi. Nie wolno to. Chciał za szybko chciał. Za łapciwie chciałem. Chciałem za szybko to ogarnąć. Ale dobra, to soja i tak kustnie. To tam ewentualnie została jakaś podrzewka. Ale wiadomo, no season tak. O, tu już tak szeroko. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chyba będą się darmowy przejazd robić, bo... 8 merytorytor do punktu końcowego. No dobra, no to super, że było tak. A bo ja sprawdzałem tutaj pod tym kątem, a tutaj na koniec jest na styk łapie. No nie wiem, że jest tak szeroko. Sam nie stwierdzę szerzej. Trzeba by chyba to mnie dodatkowo wyrównać. Albo nie. Nie opłaca się. Przejadę się jeszcze raz tak w tej chwili. Ogólnie by to źle było zaczęte, bo ja powinienem od tej strony zacząć siać i wtedy by wszystko pasowało. Nie wiem, czy mogę. No jak? Dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery godziny tylko. No i gaz, no. Nie ma nas. Dobra, i ogień. W sumie, czy 22 będę miał tyle godzin? Może kiedyś będę miał, bo mam tutaj 2300 godzin prawie. Znaczy, no do 300 godzin mi brakuje, 2300 godzin brakuje mi 1600 godzin, ale to się da zrobić. Znaczy, no nie, no, do końca stycznia? Myślę, że nie. No, myślę, że w lutym na pewno będzie 2300 godzin wybije. No to spokojnie. Która minuta odcinka? 29. No dobra, jeszcze jeden przejazd. Albo dobra, do siebie, bo tu dwa przejazdy zostały. Dwa długie i ten klinek. Skoro dwa przejazdy zostały, no to już... Nie będę się ten... Nie będę się rzucał. Się zastanawiam, chyba jungierem zjadę. Miniaturkę jakąś kurde bym musiał zrobić. A to chyba tylko z czarnym osobem, no bo nie chcę robić miniaturki na 4 ciągniki. Zrobię sobie chyba tylko... Tutaj tak, albo dobra, nie będę kończył, tylko jest miniaturkę powalna, żeby była na miniaturkę. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka.
Na razie trzymajcie się ciepłutko. Cześć, 30 minut, więc starczy. Na razie, papa. Pa.